Nasty or nice? Nauczycielka ląduje w więzieniu za seks z uczniem. Winą obarcza swój rozwód. 31-letnia była już nauczycielka Amanda Bazil. Została skazana na 6 miesięcy odsiadki po tym, jak przyznała się do uprawiania seksu z jednym z jej 18-letnich studentów. Bazil rozpoczęła pracę w szkole w 2012 roku. Do jej romansu doszło 14 marca po zakończeniu lekcji. Gdy sprawa wyszła na jaw, Bazil momentalnie zrezygnowała z pracy. Pomimo tego, że przyznała się przed policją do stukania z uczniem, w sądzie nie przyznała się do winy. Dopiero podczas kolejnej rozprawy kobieta oficjalnie przyznała się do popełnienia tego przestępstwa. To sprawiło, że wyląduje za kratkami na 6 miesięcy i będzie zarejestrowanym przestępcą seksualnym przez kolejne 15 lat. Podczas posiedzenia sądu wygłosiła mowę, w której przyznała, że upadła moralnie i winą obarczyła stres spowodowany przez rozwód, jaki właśnie przechodzi. Pomimo tego, że uczeń miał już 18 lat, w stanie Ohio, jakiekolwiek relacje z uczniami, nawet tymi pełnoletnimi, są nielegalne.